Tak. Dzień dobry. To jest już tak też bardzo. Dzień dobry. Ale tu się dzieje magia. To wcale nie jest na razie dobrze, możemy. No jest, to znowu. Halo. Cześć. Tomek, ale chwilę. No. Właśnie wyjeżdżamy z Krakowa, Pendolino. Minęliśmy już ulicę Opolską. Teraz powiem trochę o pociągu, którym jedziemy. Teraz jesteśmy w wagonie drugiej klasy. Jak widać, to jest druga klasa, ale standard jest wysoki. Mamy tutaj ekrany, wyświetlają nam jakieś desery, jakieś programy. Tutaj nawet w drugiej klasie mamy przy każdym siedzeniu wymienny zagłówek. One są później prane i czyszczone. Mamy tutaj taki podramiennik, który jest rozkładany. A tutaj na górze w każdym jest światło, które możemy sobie zaświecić, zgasić. Ono jest regulowana, jego moc. Ok. Tutaj mamy numer miejsca siedzenia. Warto zwrócić uwagę, że on jest też w brajlu zapisany dla osób niewidzących. No i wyjście. Przy każdym z takich wyjść mamy znacznik, czy WC jest wolne. Mamy również sygnał SOS, możemy wezwać kogoś z obsługi pociągu. No i po drugiej stronie mamy przycisk, który otwiera drzwi, natomiast te drzwi też mają fotokomórkę. Jeśli się do nich zbliżymy, otworzą się automatycznie. Idziemy dalej. Pierwsze w korytarzu mamy miejsca na bagaże. Tutaj możemy swoją większą walizkę położyć. No i naprzeciwko mamy ubikację. Zobaczymy, pokazuje, że jest wolne. Możemy wejść. Tak to wygląda. Pięknie. No, podobnie jak w samolocie. Spuszczanie wody. Tutaj jest naczujnik, kran. Woda się leje. Jest mydełko. Tu wszystko również jest także w brajlu zapisane dla osób słabowidzących lub niewidomych. No i wychodzimy. Ta ubikacja nie była dostosowana dla osób niepełnosprawnych, ale są tu takie. Zaraz je pokażę. Tutaj mamy wyjścia z pociągu, łączenie, tak wygląda łączenie poszczególnych wagonów. Tu jest ich kilka w tym składzie. Ma on długość aż 187 metrów. Idziemy dalej. No, sprawdzimy teraz przycisk. Działa. Kolejny wagon drugiej klasy. Miejsca na bagaże. Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty gastronomicznej warstw w wagonie numer 12. O, i tutaj mamy pierwsze stojaki na rowery. Zabranie ze sobą biletu i dokumentu poświadczającego uprawnienia przejazdowe. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zamówienia drań do zajmowanych przez Państwa miejsc. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią naklejek informacyjnych umieszczonych w wagonach. Użyteczne informacje o pociągu i o dostępnych usługach znajdują się w ulotce umieszczonej w kieszeni poprzedzającego fotela. Dodatkowych informacji udzieli Państwu obsługa pociągu. Tu właśnie jedziemy. Idziemy pierwszy. Znajduje się w wagonie numer 12. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Właśnie widzimy, jedzie wózek z poczęstunkiem darmowym. Na pokładzie Pendolino będziemy mieli prawo do takiego poczęstunku. Tu wracamy do tego, między wagonami są stojaki na rowery. Jeśli będziemy chcieli jechać z rowerem, no to możemy sobie rozłożyć taki stojak, przypiąć rower, powiesić go. No i on tu kołami zahaczony, tu będzie wisiał sobie spokojnie w korytarzu. Idziemy dalej. Jeśli nie chcemy tylko się zadowolić tym darmowym poczęstunkiem, który będzie rozdawany, to możemy się udać do Warsu. Tutaj mijamy teraz pokój dla obsługi, taki mały pokoik. To już jest wyregulowane, myślę, że na tym zerze to zostanie. Bo to już jest tak pośrednio. I wchodzimy do Warsu. Bo współczesny jest. Tak wygląda bar Warsu. Możemy zamówić kawkę, coś szybkiego, ale także dania. Albo możemy je zjeść tutaj, sobie przy takich stoliczkach na stojąco, ale możemy również zamówić u obsługi i ona nam wtedy przyniesie zamówione danie wprost do naszego siedzenia. Kosze. No i tak wygląda wars cały. Idziemy dalej. Tu przy niektórych właśnie miejscach możemy zobaczyć, są takie stoliczki rozkładane. Tu widać, Państwo sobie na przykład już coś zamówili. Niech sobie jedzą, nie będziemy przeszkadzać. Idziemy dalej, jedzie kolejny poczęstunek. A tu tymczasem mamy toaletę dla osób niepełnosprawnych. Zobaczymy, jak wygląda. Proszę, przestrzenna. Można wjechać wózkiem. Przestronna toaleta. Tu możemy wygodnie się załatwić. Mamy tutaj również przewijak dla dziecka. Można skorzystać również z napisy Braille'em. Automatycznie drzwi się rozsuwają, zasuwają. Dużo miejsca. Wychodzi. I tu również mamy po dwóch stronach windy na wózki. Dzięki nim może osoba na wózku się dostać łatwo do pociągu. To nie można tego robić samodzielnie, ale można na peronie poprosić kogoś z obsługi. Wtedy tutaj się otwierają tak jakby dodatkowe drzwi. No i dzięki windzie można wózkiem wjechać. Tutaj mamy takie trzy zamknięte jakby przedziały z
w nich mogą miejsca kupić albo osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, albo na przykład matki z dzieckiem, tak jak to jest napisane, dla podróżnych z dziećmi do lat 6 i kobiet w ciąży. I te bilety można wykupić już tak jakby osobno w przedsprzedaży, tak, że są zarezerwowane dla właśnie takich osób. I tu mamy kolejne miejsce na bagaże, ale tutaj uwaga, jest nowość też, jest czyszczarka do butów. Możemy sobie wyczyścić obuwie. Fajny bajer. To teraz wchodzimy do wagonu pierwszej klasy. Zmienia się kolorystyka siedzeń z zielonych na szare. Mamy miękkie zagłówki, kubikowe fotele i też widzimy, że jest przestronnie bardziej. Nie mamy już po dwa miejsca z każdej strony, tylko jest układ. Dwa miejsca i jedno miejsce, szerokie przejście. No i to chyba wszystko. Żegnamy się.